Vlogmas dzień piąty. Zobacz, znalazłem brata na śpiewniku w garażu. Pokaż go. Ławę mu obciąłem, nie widzisz? Widzę. Tak jak w Shreku? Nie, nie, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Jesteśmy właśnie już po śniadaniu, zostawiłam Lukę w Costa Cafe na kawie i szybko muszę iść kupić coś na Mikołaja, ponieważ jutro mamy 6 grudnia, mam już dla niego jedną rzecz i muszę kilka dokupić, oczywiście dzisiaj wam tego nie pokażę, bo on wszystko ogląda na bieżąco. Mam nadzieję, że coś na szybko znajdę, mam 10 minut i później wracamy do domu, musimy szybko coś w domu ogarnąć i jedziemy na siłownię, na obiad, zobaczymy co będzie dalej, w każdym razie mam 10 minut na to, żeby znaleźć dla niego prezent. Well, it's Christmas time and all the family's near, but I can't stop thinking how I wish you were here. Dobra, słuchajcie, pokażę wam, zdecydowałam się na taki zestaw z czarnym kubkiem ze Starbucksa i do tego wybrałam nie tą kawę, ale taką świąteczną. Luka po prostu dostanie dzisiaj zakaz oglądania tego filmu, żeby po prostu miał niespodziankę z rana, także o, to dokładnie tą, słuchajcie, wybrałam, ale jeszcze jest taka czerwona, tylko ta jest bardziej mocna, a Luka wiem, że woli zdecydowanie mocniejszą kawę. Zobaczcie, przyszłam wymienić piżamę do H&M-u i kogo znalazłam? Moje obserwatorki! Cześć! Pozdrawiamy! Oglądacie vlogmasy? No, oczywiście, wszystkie oglądamy. Też? Też? Czekam codziennie tylko na vlogmasy wieczorem. Tak więc, bardzo miło. Dziękuję, że podeszłyście. O, to dziękujemy, naprawdę. Mam już dla ciebie prezent na Mikołaja. Nie, nie ja mam, Mikołaj ma już dla ciebie prezent. Mikołaj nie istnieje? Podrzucił... Nie istnieje? Podrzucił mi przed chwilą prezent dla ciebie. Co kupił? Nie wiem, ale widzowie widzieli. Tak? No. Dlatego masz zakaz oglądania dzisiejszego przecież vloga. Przecież będziesz właśnie montować vlogmasa i wstawiać. No ale tu nie możesz go obejrzeć. Nie, jak nie mogę. To ktoś mi napisze. Piszcie mi na Instagramie, nie. Co dostałem. Piszcie mi, co dostałem nie. Na Instagramie. Przy okazji byliśmy w The Body Shop. Ja kupiłam na jutro dla mojej mamy też na Mikołaja zestaw. Mamo, nie oglądaj tego vloga. A drugi zestaw kupiliśmy już dla mamy Luki na święta, do mamy prezentu. Mam nadzieję, że też nie będzie oglądała tego vloga. Tak, nikt nie będzie oglądał vloga tego, nikt. Jestem już w domu i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj miałam spędzić z Luką cały dzień razem, bardzo aktywnie. Mieliśmy iść na siłownię, mieliśmy iść... pochodzić po sklepach, mieliśmy załatwić kilka spraw, pojechać do hotelu do moich rodziców. Dzisiaj mój chłopak obudził się w złym humorze, po prostu mieliśmy dzisiaj tyle spięć, no i w końcu się pokłóciliśmy. Tak się skończyło, że Luka wyszedł z domu. Napisał mi nawet przed chwilą wiadomość, że jedzie do swojego rodzinnego miasta. Oczywiście nie pojechał. Napisał do mnie, że mnie kocha i tak dalej, już jest okej. Wiadomo, w związkach chyba jest to normalne, że czasami są jakieś sprzeczki. Ważne, żeby mieć chwilę spokoju, przemyśleć to sobie i żeby było zaraz okej. Także nie bójcie się, jesteśmy już pogodzeni, ale chyba każdy, kto jest w związku wie, że mieszkając razem, no są czasami jakieś spięcia i jest to normalne. Miałam dzisiaj trochę spraw do załatwienia na mieście, ale z tej okazji, że poszedł i mam wolny dom, wolę ten czas spędzić w domu. Kupiłam przed chwilą Luce właśnie prezent na Mikołaja, będę to zaraz pakować, muszę przyozdobić moje świąteczne pierniczki. Nie otwieraliśmy też dzisiaj kalendarza adwentowego, także w tym momencie to zrobimy. Otwieramy piątkę. Ty. Kurczę, te kosmetyki tak ciężko się wyciąga. Jest to krem do ciała z tej serii Ritual of Sakura, czyli ta japońska wersja. Zapach jest nieziemski, już nawet czuję przez opakowanie. I ostatnio też robiłam już prezenty pod święta. I też słuchajcie, nie powiem dla kogo, ale zakupiłam właśnie z tej serii kosmetyki. Także akurat ten krem już testowałam ostatnio w Sephorze i muszę powiedzieć, że naprawdę jest rewelacyjny. Właśnie ten krem do ciała ma 70 ml, także jak sami widzicie, wszystkie te kosmetyki są naprawdę o dużej pojemności. Także są świetne na wyjazdy. Was here with me, saying, ooh.
Tutaj już mam przygotowane prezenty dla Luki na jutrzejsze mikołajki do spakowania. I tutaj też mam zestawy. Ten jest dla mojej teściowej, a ten drugi jest dla mojej mamy właśnie też jutro na mikołajki. Także fajnie, bo zobaczcie, już w The Body Shopie albo wam prezenty zapakują, albo już są zapakowane w takich pudełkach, więc nie trzeba się męczyć z pakowaniem. Myślałam, że mam w domu jakieś torebki lub papier do zapakowania, ale okazało się, że nie, więc również zaraz będę musiała iść dodatkowo po jakąś torebkę. Zobaczcie, w Starbucksie kupiłam mu taki zestaw z kubkiem i z kawą. Ogólnie w Starbucksie w tych torebkach macie kawę w ziarnach, ale my nie mamy tutaj młynka, także poprosiłam panią, aby mi tą kawę zmieliła. Pani mi tą kawę oczywiście zmieliła, zapakowała z powrotem do takiej torebki. Luka pije kawę raz dziennie, czasami dwa razy dziennie, więc myślę, że będzie na pewno z tego prezentu zadowolony. Dodatkowo mam perfumy 50 ml Hugo Bossa i jeszcze na szybko kupiłam mu czapkę i szalik w H&M-ie, ponieważ ostatnio narzekał, że nie ma szalika, wczoraj też gdzieś zgubił czapkę, więc stwierdziłam, że taki ciemno-szary kolor będzie dla niego idealny i taka zwykła czapka i zwykły szalik, myślę, że jak najbardziej przypadnie mu do gustu. Także tak się prezentuje cały prezent Luki na jutrzejsze mikołajki. Muszę zaraz, tak jak mówiłam, pójść szybko po jakąś torebkę lub papier i to ładnie zapakować. I zabieram się już do przyozdobienia naszych wczorajszych pierniczków na choinkę. O nie, cały lukier mi się wylał. Zobaczcie, jak pięknie udało mi się przyozdobić te pierniczki. Tutaj mamy renifera, tutaj mamy ciastka ze Shreka. Próbuję wszystko robić w takim klimacie srebrno-białym, tak jak też będzie nasza choinka. Jeżeli chcecie więcej inspiracji, to koniecznie zajrzyjcie na ten Instagram. Luka na pewno wam już nieraz ten Instagram podawał. Tam jest naprawdę pełno inspiracji jedzeniowych, przepiękne zdjęcia. Często właśnie czerpię inspiracje z tego Instagrama, także koniecznie też wam polecam na niego zajrzeć. Jeżeli lubicie gotować, to was zachęcam też do kupna e-booków. Więcej informacji znajdziecie w opisie. My często właśnie z Luką, jeżeli coś gotujemy, to stamtąd bierzemy przepisy. Tak jak wczoraj wam wspominałam w filmiku, tam są fit przepisy i naprawdę te rzeczy są bardzo smaczne, po prostu możecie oszczędzić sobie dodatkowego cukru, niezdrowych dodatków i zastąpić zdrowymi. Także odsyłam was na stronę fitsłodycze.pl, tam właśnie możecie zakupić e-booki. Możecie kupować w jakichś pakietach pojedynczo. I też dostałam taką informację, że teraz na stronie właśnie Fit Słodycze 4 e-booki są w promocyjnej cenie minus 30% i są w cenie 54,90 zł z 77 zł. Także uważam, że to naprawdę jest atrakcyjna cena i warto nawet taki e-book podarować komuś na święta lub na mikołajki. Więcej informacji oczywiście zostawiam wam w opisie. Dekoruję dalej te nasze pierniczki. Zobaczę, czy ja je powieszę na choince, ponieważ nie pomyśleliśmy z Luką i nie zrobiliśmy przed włożeniem ich do piekarnika dziurek. Także nie wiem, czy one nie pękną, jak zrobimy dziurkę. Zobaczcie, ile udało mi się w tym czasie, co z wami rozmawiałam, zrobić tych pierniczków. Widzicie? Mam tutaj choinkę, bałwana, ten lukier jeszcze się klei, bo on musi chwileczkę postać, chyba nawet kilka godzin. Wróciłam właśnie ze sklepu, kupiłam sushi i polecam wam zajrzeć do Rossmana za torebkami na prezenty, ponieważ w Empiku czy na takich stoiskach one są, słuchajcie, mega drogie, czasami kosztują 15-10 zł, a w Rossmanie możecie kupić już za 5 zł takie piękne Happy Holidays, także uważam, że warto wybrać się do Rossmana właśnie po opakowanie. Kupiłam oczywiście jakieś 3 słodycze dla Luki do prezentu, tutaj kupiłam mojemu ojczymowi kubki ze Starbucksa. On bardzo lubi pić w takich dużych kubkach herbatę, więc będą idealne. I jeszcze Luka mi tutaj przekazał, żebym kupiła dla mamy książkę. Jestem żoną Szejka. Moja mama lubi takie książki, więc na pewno jej się spodoba.
Wami żegnam. Idę się wykąpać, zrobię sobie coś do jedzenia i montuję vloga. Mamy już godzinę 19, także mam mało czasu do zmontowania i do wrzucenia. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał na tyle, że zostawicie łapkę w górę. Pozdrawiam oczywiście dziewczyny, które dzisiaj spotkałam w Sadybie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Dziękuję.